wyznaczono przed rokiem, przed 2 laty w Lahti, a to on zdobył indywidualnie medal Mistrzostw Świata. Miejmy nadzieję więc, że i dzisiaj obroni miejsce na podium. 5-krotnie był 4 w tym sezonie i jemu to miejsce na podium naprawdę się należy. Piotrek już w powietrzu, potrzebuje 140 metrów, ale widzimy niespokojny lot, no walczył do końca ambitnie o odległość. Trenerzy, tutaj coś jest, jakiś taki gesty Stefana Horngachera. Jakby te warunki, w których skakał Piotr Żyła, nie były najlepsze. 137,5 metra. Mówiliśmy po skoku Eisenbichlera, że trójka Niemców na czele, ale że to długo się nie utrzyma, a tymczasem cały czas Eisenbichler przed Freitagiem, a kolejni zawodnicy mają problem z doskoczeniem do 140 metra. Kto wie, może drugi Piotrek Żyła, Markusa Eisenbichlera chyba nie wyprzedzi, ale to drugie miejsce, no w ostatecznym rozrachunku, ewentualnie w najgorszym wypadku dałoby mu to trzecią lokatę dzisiaj, więc miejsce na podium. Piotrek odjęty 2,7 punktu, ale zobacz, noty za styl, bo już nam się wyświetliły, szanowni państwo, 2,19, 3x18,5. No i popatrzmy. Dobre noty za styl, choć wydawało się, że troszkę taka ta sylwetka niespokojna w locie. Drugi jest Piotr Żyła, zatem będzie dzisiaj na podium. Jest ten mały kroczek do przodu. Tylko czy utrzyma miejsce drugie, czy też będzie trzecie, no to się wyjaśni.